Jeden z największych portfeli bitcoinowych przesłał właśnie ponad 15 tysięcy bitcoinów wartych prawie miliard dolarów. Czy czekają nas dalsze spadki ceny bitcoina? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. I dzisiaj przychodzę do Was z wiadomością, którą. Całkiem niedawno przeczytałem, a mianowicie, że jeden z największych portfeli bitcoinowych przesłał ponad 15 tysięcy bitcoinów. I jak to może odbyć się na cenie bitcoina, to chciałem wam powiedzieć w tym odcinku. Ale zanim przejdziemy, to zobaczmy: Bitcoin. Po korekcie kosztuje teraz 60 146 dolarów i jest tam prawie jednoprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, ale w ciągu ostatnich 7 dni jest na prawie 10% minusie. Jest to dosyć duży spadek ceny bitcoina, ale mieliśmy też ostatnio duże wzrosty i dziwne by było, żeby nie odbyło się to bez korekty. Niektórzy prognozują nawet, że te spadki mogą zejść aż do 53 tysięcy dolarów. A jak faktycznie będzie, tego się dowiemy dopiero w przyszłości, ponieważ nikt nigdy nie ma 100% racji. Ja uważam, że bitcoin jeszcze urośnie na cenie, zanim ta cen, zanim ta hossa się skończy i jeszcze da nam dosyć fajnie zarobić. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków, to wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących, który pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak BitBay, niegdyś polskie giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis pod każdym filmem, znajdziesz linki do takich właśnie giełd. Oraz, jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzisiaj rano na dailyhodl.com Pojawiła się informacja, tak jak możecie tu zobaczyć, że jeden z największych portfeli bitcoinowych wielorybów w historii przesłał właśnie 913 milionów dolarów w bitcoinie. Jak sobie zejdziemy tutaj na dół, widzimy, że jest to 15 078 bitcoinów i że był to 53 co do wielkości portfeli w rankingu. Możemy to sprawdzić, oczywiście. Na stronie Bitcoin Info Charts przedstawiałem wam tą stronę. Fajnie tutaj można śledzić ruchy wielorybów. A jak śledzić ruchy wielorybów, możecie zobaczyć w tym filmie, który właśnie nagrywałem na ten temat. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tej tajemniczej transakcji, o której chciałem wam powiedzieć trochę więcej, zobaczmy jak właśnie zachowują się te największe portfele. Rzućmy sobie okiem, nie bierzmy pod uwagę oczywiście Bitfinexa, Binancea, OKExa tych portfeli. Zobaczmy trzeci. Co do wielkości największych portfeli zasilił swoje saldo. Uwaga, w ciągu ostatniego tygodnia kwotą prawie 3000 bitcoinów, a w ciągu ostatniego miesiąca prawie 4,5 bitcoinów. Następny portfel, tak jak tutaj oczywiście nic się nie wydarzyło w tych portfelach, w których nie ma tych zielonych cyferek albo czerwonych, następny to jest Binance, a to nas nie interesuje. Tu mamy jakiś wallet z cyferkami. To jest prawdopodobnie jakiś wallet giełdowy, ponieważ tu kwota urosła aż o 35 tysięcy, ponad 35 tysięcy bitcoinów w ciągu ostatniego miesiąca. Tu mamy kolejny portfel, który urósł prawie 40 tysięcy bitcoinów w ciągu ostatniego tylko tygodnia. Kolejny portfel mamy, urósł o ponad 10 tysięcy w ciągu ostatniego tygodnia. Tu mamy kolejny portfel, który zasilił swoje saldo o 328 bitcoinów w ciągu ostatniego tygodnia, a prawie 1,5 tysiąca bitcoinów w ciągu ostatniego miesiąca. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że te portfele cały czas dokupują bitcoinów. Możemy to też zauważyć na Glassnode, kiedy wejdziemy sobie w adresy. Nie interesują mnie te małe adresy, wejdźmy sobie na te trochę większe i tylko spójrzmy. Adresy z balansem powyżej 10 tysięcy bitcoinów od 19 października cały czas rosną. Adresy powyżej 1000 bitcoinów tutaj widzimy, wypłaszczoną linię, mają mniej więcej cały czas tyle samo. Adresy powyżej 100 bitcoinów od września do powiedzmy 26 października dokupywali, dokupywali cały czas bitcoiny. Od tamtej pory mamy spadek powyżej 10 bitcoinów, cały czas mamy delikatny wzrost. Ale widać, że te największe adresy bitcoinowe dokupują cały czas bitcoiny, co widać i na Glassnode i na Bitcoin Info Charts. Przejdźmy zatem do tej tajemniczej transakcji, o której pisze dailyhodl.com. Tutaj na stronie możemy sobie sprawdzić tą właśnie transakcję. No i faktycznie 16, czyli wczoraj, a nie dzisiaj, to już się pomylili o jeden dzień. Zostało przesłanych 17 078 bitcoinów na inny adres. No i jak możemy zobaczyć, z tego adresu zostały wysłane one na ten adres. Przejdźmy sobie tu. O kurczę, tutaj też final balance jest 0. Jak sobie zejdziemy na dół, to możemy zobaczyć, że z tego właśnie adresu zostały one przesłane dalej gdzieś do tego adresu. Ale tutaj też balans wynosi 0. No to możemy znowu zobaczyć, że z tego adresu zostały wysłane tu. Ale tu też jest balans zero. Czyli tych transakcji jest jednak trochę więcej. Wszystkie były zrobione wczoraj. Jak możemy znowu zobaczyć, czy z tego adresu zostały wysłane one tu? Już jest kwota pomniejszona o parę bitcoinów. Przechodzimy sobie tu, i na tym adresie spoczywa te. O, którym, o których mówimy, 15 tysięcy już 77 bitcoinów. Także one są wysyłane cały czas, a ja z ciekawości chciałem sprawdzić, kiedy ten portfel został zasilony, w jakich latach, po jakiej cenie ta osoba kupowała bitcoiny. I powiem wam, że nie doszedłem w końcu do tego portfela. A wiecie dlaczego? Weźmy sobie tą transakcję początkową, o której mówiliśmy, że zostało przesłane 15 078 bitcoinów. To tutaj też widzimy, z jakiego adresu zostały one przesłane. To się cofnijmy do tego pierwszego adresu. Faktycznie też było 15 078. Teraz jest balans zero, czyli wiadomo, że te bitcoiny zostały wysłane. Jak zejdziemy sobie na Ostatnią transakcję, od razu mogę powiedzieć, że to jest ostatnia, to możemy zobaczyć, że te 15 tysięcy bitcoinów było wysłane z tego adresu. Przejdźmy sobie na ten adres, i tutaj niestety też mamy transakcje, które były wysłane, popatrzcie na datę 15 listopada tego roku i też na Tą samą praktycznie kwotę wysłane z kolei z tego adresu. To przejdźmy sobie do tego adresu. Wszystkie te adresy mają po zero, wszystkie te adresy mają bardzo mało, z reguły dwie transakcje. I tutaj możemy zobaczyć, że tym razem z tego adresu zostało to wysłane. Nie będę tak teraz Wam klikał na ekranie, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. I końcowym adresem ukazał mi się adres ten, który ma 2000. 480 bitcoinów, ale w total cent, czyli w sumie wszystkich wysłanych bitcoinów, jest tutaj 585 329. Dlatego ja podejrzewam, że jest to jakiś adres giełdowy, najprawdopodobniej adres, adres jakiejś giełdy OTC, ponieważ nie jest on zaznaczony jako giełdowy na stronie Bitcoin InfoCharts. Bo jak sobie możemy spojrzeć na tym adresie, jest bardzo dużo transakcji, jest ogromna ilość stron. Dlatego też twierdzę, że to jest adres giełdowy. Ale jak sobie skopiujemy ten adres, to sobie do ponownie strony Bitcoin Info Charts, wkleimy omawiany adres, to możemy zobaczyć też, że to nie jest wcale taki stary adres, bo istnieje od praktycznie roku czasu. Jak zjedziemy sobie na sam dół, to możemy zobaczyć pierwszą transakcję, jaka została wykonana na ten adres. Czyli to jest chyba nowa giełda albo nowy jakiś adres utworzony na OTC. I jak sobie prześledzimy transakcja po transakcji wszystkie portfele, które były używane cały czas do przelewania tych środków, to finalnie wychodzi nam giełda Bitfinex. Oczywiście to nie oznacza, że ten adres jest adresem giełdy Bitfinex, a oznacza tylko, że z Bitfinexa te środki przyszły właśnie na ten duży adres. Teraz podsumowując, do, co, do czego zmierzam? A zmierzam do tego, że ta transakcja nie została wykonana dzisiaj, tylko została wykonana wczoraj, i te transakcje są wykonywane praktycznie codziennie na tą kwotę trochę pomniejszoną. Oczywiście, tak jak już wam pokazałem, gdzie jest ten ostatni adres. O, mamy go tutaj. Tutaj środki leżą teraz na tym adresie. Pewnie jutro albo jeszcze dzisiaj ktoś prześle z tego adresu całkiem gdzie indziej. Nie wiem w jakim celu, nie wiem po co. Ale może to służyć właśnie zastraszeniu ulicy, żeby wyprzedawali swoje bitcoiny i dampowali cenę. Jak sobie prześledzicie te transakcje na blockchain.com, to zobaczycie, że ty tych transakcji jest bardzo, bardzo dużo. I co jest bardzo ciekawe, widać, że sieć bitcoina chyba nie jest za bardzo obciążona, ponieważ opłata transakcyjna wynosiła 0,401660 bitcoina. Co oznacza jakieś niecały jeden dolar. Także przesłanie prawie miliarda dolarów w Bitcoinie kosztowało niecałego dolara. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ do tego właśnie został stworzony Bitcoin. Zapraszam do komentowania tego filmu i wszystkich innych filmów, żeby jak najwięcej osób dowiadywało się o kryptowalutach. A ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.